Na miejscu drugim z czasem o jedną minutę, dosłownie o jedną minutę, nie, o 55 sekund, lepszym 3 godziny 20 minut i 20 sekund. Team W, SGO Team 1. Tak jest, duży fanklub, to ja może dodam SGO Trójmiasto. Bardzo prężna grupa, która od lat nam towarzyszy w pewien sposób. Trenują, szkolą się, robią kawał dobrej roboty. W tym roku był to najbardziej licznie reprezentowany oddział ze wszystkich różnych organizacji militarnych, paramilitarnych. Za chwileczkę zapytam, ilu łącznie członków SGO wystartowało w biegu morskiego komandosa. Wiecie ilu? No to się zastanówcie. Dobrze, na miejscu pierwszym z czasem 3 godziny 16 minut Team G, Krecik, Marynarka Wojenna. No i nie ma pytań, to też wieloletni uczestnicy biegu morskiego komandosa. Krecik jest nam znany w różnych konfiguracjach i Team również. Gratulacje, słowa uznania. Wspaniała walka, ponad 4 minuty przewagi. Myślę, że chłopaki naprawdę potrafią pokazać, na co ich stać.